Panie profesorze, jak wam się udało przeprowadzić te pierwsze obserwacje radiowe? Zaczęło się wszystko w roku 1953, gdy mój mistrz, pierwszy mój mistrz, bo drugi mój mistrz był profesor Niewodniczeński, pierwszym mistrzem był profesor Tadeusz Banachiewicz, wielki polski astronom. I kiedyś Banachiewicz wręczył mi taką publikację i powiedział: proszę pana, proszę to zreferować na zebraniu naukowym w obserwatorium. No, myśmy wszyscy uważali takie polecenie profesora za wielkie wyróżnienie. Tytuł dotyczył radioastronomii, autorem był profesor Rebel. Ze zdumieniem stwierdziłem tylko, że praca jest po hiszpańsku. Nie wiem, dlaczego Banachiewicz dostał akurat hiszpański tekst tego artykułu Rebera, ale trochę mnie to zdjęło przerażeniem, dlatego że ja nie znałem hiszpańskiego. Co prawda profesor Banachiewicz mówił, że najgorsze to jest nauczyć się czterech pierwszych obcych języków, a dalej to już idzie wszystko łatwo. Ale ja nawet nie byłem na tym poziomie, bo znałem wtedy język niemiecki, angielski, rosyjski. Nie znałem nawet francuskiego. Moja żona na szczęście znała bardzo dobrze francuski i przy jej pomocy przeczytałem tę pracę. Jeżeli można tak powiedzieć, że przeczytałem, ale zrozumiałem sedno tej pracy Rebera o radioastronomii i to mnie zafascynowało. Ta radioastronomia w tej pracy Rebera tak mnie zafascynowała, że postanowiłem w Krakowie zorganizować takie obserwacje. W Krakowie wtedy myślano o tym, żeby obserwatorium zorganizowało stację zamiejscową poza miastem i poszukiwano wtedy lokalizacji dla takiej stacji. Taką lokalizację wybrano w dawnych fortach, to się nazywało Fort Skała. Tam postanowiono zlokalizować tę stację zamiejscową obserwatorium. No i ja zdecydowałem, że pierwsze, co zrobimy w tym obserwatorium na skalę, to będzie zlokalizowanie tam radioteleskopu. Pierwszego w Polsce zresztą. Pierwszego w Polsce radioteleskopu do obserwacji radioastronomicznej. No, tylko trzeba było mieć taki radioteleskop. Ja wiedziałem z autopsji, że na Helu Niemcy pozostawili radarowe anteny, one tam stoją, to widać było z morza. Wobec tego wystąpiłem do wojska, żeby nam udostępnili te anteny radarowe do tych obserwacji. No, to skończyło się wszystko przesłuchaniem na UB, skąd my wiemy o tym, co więcej, skąd my wiemy, do czego to służy. W każdym razie nic z tego nie wyszło, żebyśmy mogli przy pomocy tych anten wykonać tę obserwację. No wobec tego trzeba było zdobyć radioteleskop, który moglibyśmy ulokować w tym organizowanym obserwatorium na skalę. Musieliście go zbudować sami. Musieliśmy wybudować sami. Projekt radioteleskopu, pierwszego radioteleskopu, który został wybudowany w Polsce, zrobił inżynier Kowalski, Leon Kowalski, który był mechanikiem obserwatorium. Postanowiliśmy, że obserwować będziemy na fali o długości 1 metra. Że ten radioteleskop będzie miał średnicę zwierciadła 5 metrów i taki projekt właśnie zrobił Kowalski, powierzając wykonanie tego zwierciadła w firmie takiej spawalniczej w Krakowie na Zabłociu inżyniera Wolframa. Co chcieliście zbadać, projektując właśnie taką antenę? Program był taki, żeby zacząć od obserwacji promieniowania radiowego Słońca.
To był rok 53, wobec tego za rok miało być w 54 roku zaćmienie słońca widoczne w Polsce i myśmy postanowili obserwować jako pierwsze z takich zjawisk to zaćmienie słońca. To było zdumiewające, że w końcu Wolframowi udało się zrobić spawaną konstrukcję z rur metalowych z taką 3-milimetrową dokładnością. Problem radioteleskopu, który w końcu ustawiliśmy na skalę, to nie był jedyny nasz problem. Trzeba było zbudować całą aparaturę, nie mieliśmy nic. Na szczęście profesor Niewodniczański, profesor fizyki, zakupił w Niemczech pewną ilość elementów elektronicznych. Od niego dostaliśmy te elementy i przystąpiliśmy do budowy odbiornika. To nie był jedyny problem na skalę w tym nowym obserwatorium, do którego chcieliśmy się wprowadzić. Nie było nawet prądu elektrycznego, nie było dostarczonej energii elektrycznej. Myśmy gdzieś wygrzebali stacyjne akumulatory, które miały naszą aparaturę zasilać. Zbudowaliśmy pomost specjalny, na którym to miało stać. Zakupiliśmy gdzieś, wygrzebaliśmy po niemiecki agregat do ładowania tych akumulatorów. No i zdążyliśmy 30 czerwca obserwować zaćmienie słońca. Te nasze obserwacje nie były bardzo dokładne, no ale trzeba podkreślić, że były to pierwsze obserwacje radioastronomiczne w Polsce, które zostały wykonane urządzeniem specjalnie zbudowanym do celów radioastronomii.